Dzień dobry, nadaję Radio Erywań. Nagrywam z Tbilisi, z, no można powiedzieć, że centrum miasta. W pięknym hotelu, piękny klimat po śniadaniu. Koszty tutaj przylotu, koszty ogólnie poruszania się, tak. Jeszcze na wstępie powiem, że do Gruzji trzeba sobie dużo czasu zarezerwować. Widziałam jakiś opis Gruzja na weekend, coś takiego. To jest nieprawda, nie ma możliwości, bo można polecieć 6 rano z Warszawy, 12 godzina jesteśmy w Kutaisi, lądujemy i w Kutaisi zostajemy do następnego dnia. Taksi musimy pojechać, bo nie mamy czasu już na żadne marszrutki, nie wiadomo kiedy co. Taksi czy tam jakąś, nie wiem, jakimś prywatnym busem. W Kutaisi możemy się zatrzymać, co nie ma tam za specjalnie nic, ale można coś właśnie gruzińskiego zjeść, można, jest taka kolejka mała, taka linowa, jest fontana Kolchidy i tak dalej. I w zasadzie jest tylko rondo i tam jakieś tam małe sklepy, nic więcej. Można coś tam Kutaisi pozwiedzać i wrócić, ale weekend na pewno. Jestem tu już drugi raz w Gruzji, raz byłam kilkanaście dni, teraz to samo i to jest i tak mało czasu, bo zwiedzę tylko ze 3 lokalizacje tak naprawdę, a Gruzja ma dużo, dużo więcej. Z Kutaisi pojechałam do Tbilisi za 25 lari, czyli 40 zł, chyba tak. Jak na złotówki przeliczyć. Transport trwa około 5 godzin. W Tbilisi byłam tak naprawdę po 18 godzinach czy 16 godzinach od wyjścia z domu. Nie, przepraszam, ile to było? Pamiętasz? Co? W Tbilisi byłam po 16 godzinach od wyjścia z domu, więc to jest niemożliwe na weekend, bo szybkim tempem i samolotem i tak dalej. I troszkę się zmieniły ceny przez te 4 lata, ale można sobie tam kupić jakieś tam pieczywo gruzińskie, zaraz gdzieś tam na tym squarze. Carrefour też, McDonald's, cała galeria i metro jest od razu, metro. I wsiadłam do metra, kupiłam sobie, ty sobie kupiłaś kartę, nie? A żeby nie kupować po co drugą, to sobie doładowałyśmy bilety na jednej karcie, można 10 osób nawet. O, pokaż. Jeden przejazd to jest 1 lari. To na metro jest i chyba na autobusy. Taka karta kosztuje 2 lari, czyli około 3 zł. I już nawet mówiłam, jak wsiadałam do metra na innym filmie, że taka karta jest, ile kosztuje przejazd. Przejazd kosztuje 1 lari, czyli złoty 56 na wczorajszy kurs. No tak mniej więcej. No i pojechałam do hotelu, to było kilka przystanków metrem. Teraz gdzieś sobie pojadę, no to trzeba doładować kartę. Hotelik jest fajny ze śniadaniami, także jeszcze nie jadła na ulicy. No kiedyś tak, to było dobre i na pewno teraz dzisiaj coś będę chciała zjeść. Hotel kosztuje w granicach 150 zł, trzygwiazdkowy, za 2 osoby ze śniadaniem, dobrym śniadaniem gruzińskim. Także można sobie droższy hotel nawet za 200-300 zł. Ale za 150 to jest naprawdę nocleg bardzo dobry. Na ten czas koszty na pewno jeszcze coś dopowiem, jakby się coś tam pokażę ceny na innych filmach, bo będę w sklepach nagrywać, ale tak żeby, no warunki są w hotelach bardzo dobre. Jestem już w którymś hotelu, bo byłam kiedyś i teraz jestem i jest czysto, fajnie. Dobre jedzenie jest gruzińskie. Obsługa jest bardzo dobra. Lubią nas Gruzini. O nie! Gruzini tak nas kochają, prawda? Za Kaczyńskiego. Da, prawo ich zachwali sobie dabir, a ich cichsi sobie dabir. Aha, okej. Goodbye. Madloba. Kocha pan Polskę? Kocha pan Polskę. Kocha. Kocha pan Polskę. Kocham Polskę. Kocham Polskę. Super! A ja kocham Gruzję. Memikwas Sakartvelo. O! Memikwas Sakartvelo. Elita tu jest. No to tutaj usiedliśmy. Tak.
taksi jest. Czy ktoś miał taksi? Jedzenie jest. Jedzenie jest, picie taksi jest. Jest, picie jest. Woda Kobi jest. To jest bardzo dobra, kupuję ją zawsze. Jest tu, by się ktoś zdziwił, że ja siedzę przy takiej budce zwykłej. Zobacz, Elita tam jest. Widziałam. Nie kłamie, Elita. Bilety lotnicze kosztują, no czytałam gdzieś na forum, że ktoś za 50 zł kupił bilety w obie strony, ale to jest bardzo rzadka okazja. Trzeba dać tak, no średnio, tak jak widziałam z obserwacji, około 400-500 zł, tak mniej więcej. Akurat teraz, kilka dni przed wylotem, za bilety trochę więcej zapłaciłam, no bo to wakacje i no ile to było, 2-3 dni przed wylotem, no to, bo to tak na ostatnią chwilę, no to wiadomo, że ceny nawet po 1200 są. Do Batumi może kosztować podobnie, może trochę mniej, bo tam jest bliżej. Myślę, że będzie pewnie z 15 lari kosztowało. No i jedzenie. Ile pieniędzy wziąć na dzień dzisiejszy? Tak jak kiedyś byłam, to była waluta gruzińska, była lepszy kurs miała. Teraz jest drożej, ale tak myślę, że te od 100 do 150, zależy kto lubi w jakim komforcie, bo można i za 50 zł znaleźć hotel, więc nocleg od 50 zł jest na bookingu, można znaleźć za dwie osoby, czyli nawet 25 zł za osobę. Ja takie hotele wybieram przeważnie trzygwiazdkowe, no to one są trzy razy droższe. Trzy razy droższe, no to tak wygląda, bo jednogwiazdkowy 50, 200. A 350, no tak jest, około 150 zł płacę za starcze, więc 1500 zł za dwie osoby na 10 dni tylko w jednym miejscu, na przykład w Tbilisi, czy tam, no w Batumi może być trochę drożej w wakacje, ja byłam akurat przed sezonem. Kutaisi to jest takie wypadowe miasto, gdzie za bardzo 10 dni nie ma co robić, ja byłam 2 dni albo 3, nie pamiętam, no to można pojechać na kaniony, gdzieś tam w góry jeszcze, ale najlepiej w Tbilisi, Batumi, no albo się gdzieś tam wybrać, no to, to już trzeba sobie przemyśleć, jaki standard każdy wybiera, ale Gruzja jest tania, i można naprawdę się wybrać, jak ktoś na przykład pół roku wcześniej sobie kupi bilet, może rzeczywiście za 50 zł można, to można też na weekend polecieć w tą i z powrotem, ale nic nie zobaczyć. A tak, żeby się wybrać do Gruzji tydzień, to jest taki minimum, bo te 2 dni trzeba na loty dać, no i te 5 dni, tak żeby się zorientować, co jest, chociażby do Batumi pojechać. No i na razie myślę, że kończę, muszę się spakować, opuszczam hotel, chcę jechać do Armenii, ale nie wiadomo, czy będą bilety na nocne pociągi, jak nie, to na marszurtki zobaczę, albo jakimś autobusem opuszczam hotel. Także do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Erywanie? Tbilisi, bo. Tbilisi, ok. Tbilisi. Erywan. Erywanio? Nie? O, Tbilisi, bo. Nie chcą nas puścić do Erywania, ale ja muszę jechać.